Witam! Angwa z tej strony, a to jest pierwszy odcinek naszego Let's Playa z gry Star Wars Battlefront. Od razu na wstępie muszę uprzedzić, że jest to kolejna moja próba podejścia do nagrania, więc już pierwsze trzy misje pamiętam bardzo dobrze. Gra jest strzelanką, trójwymiarową strzelanką, najzwyklejszą w świecie, bardzo przypominającą Battlefielda, zresztą Battlefront, Battlefield, nie wiem czy ktoś zauważy pewne podobieństwo. Zerknijmy się tylko do opcji, żeby było jasne. Friendly Fire włączony oczywiście. Standardowy widok z pierwszej osoby, ale będę się przełączał i tak w trakcie gry. Z tego na szczęście klawisz spokojnie, nie trzeba zmieniać tego w menu. To jest nieistotne, bo to tylko potyczki, gramy kampanię. Czy potyczki, pojedyncze misje, gramy kampanię. To jednak nie strategia, żeby były potyczki. No i poziom trudności oczywiście hard. Najwyższy. Jestem w pewnym sensie swoim weteranem Battlefronta, gram w niego... Teraz będzie już ile? 10 lat? Ale miałem długą przerwę, kilkuletnią, od ostatni raz z nią grałem. I przyznam szczerze, że nigdy nie przeszedłem wszystkich kampanii na najwyższym poziomie trudności, też dlatego, że miałem uszkodzoną wersję. Moja płytka była uszkodzona, niestety nie udało mi się jej nagrać. Zagrać, nie udało mi się przejść tej całej gry. Więc stwierdziłem, że pora to zrobić. Ale zanim rzucimy się w wir walki, się uprzedzić o jednej małej rzeczy. Próbowałem kilkoma programami nagrywania nagrywać i są to kilkakrotne podejście. Niestety jest tylko jeden program, który jest w stanie to nagrywać. Ale ma on pewną dość dużą nieprzyjemną wadę. Kiedy włączam mapę, to krótko po tym jak włączam mapę, ładowanie wyłącza się i włącza z sekundową przerwą. Krótko po włączeniu jakoś audio się mocno pogłaśnia. Nie zdziwcie się, jeżeli na przykład jeżeli zobaczycie, że wyciszam głos krótko po naciśnięciu start game, ponieważ przez chwilę mogą być problemy. Zaraz zresztą tego doświadczycie. No pierwszą misją będzie Naboo. Gramy najpierw jako Konfederację Niezależnych Systemów, czyli CIS? To się to wymawia, Confederation of Independent System. Nie powinienem powiedzieć jakich skrót się wymawia. CIC? Chyba CIC będzie lepsze. Tak, filmik początkowy, tylko niestety nie mogę go wam pokazać, ponieważ... Właśnie. Tak jest. To jest najprostsza misja, jaka jest oczywiście taki pewnego rodzaju samouczek. Zaczynamy pierwszą misję i nawet jeżeli nie będziemy nic robić, nasi ludzie wygrają za nas. Ale nie mam zamiaru tutaj zagrać, żeby pokazać wam jak ta gra dokładnie wygląda. To jest bardzo interesujące. Normalnie w grze wygrywa się zajmując punkty. Im więcej mamy zajętych punktów, tym większe straty ponosi wróg i kiedy go ilość żołnierzy dojdzie do zera, przegrywa. Ale za jakiś czas są też punkty, których nie można zająć, ale można je zniszczyć. Właśnie chociażby generatory tarcz Gungan. Zaraz się przekonacie, że ich nie można zająć tak normalnych punktów w Battlefroncie, ale można je zniszczyć, to i to zdaje poważny cios wrogom. Okej, teraz na sekundę zobaczycie, że nagranie się wyłączy, włączy ponownie. Przez sekundę będzie paskudna jakość dźwięku w tym momencie. No, zaraz się zobaczymy. Au. Au. Włączyłem sobie nasłuch i nie wiem, czy to była taka dobra decyzja. Znaczy, dzięki temu słyszę, co nagrywam i co mówię. Na przykład tą przerwę, która przed chwilą się pojawiła, ale poza tym, no cóż. Dobrze. No, mamy tutaj cztery klasy. Zwykły droid wyrzutnią rakiet, czy pancerną, pilot, który naprawia pojazdy, no i snajper. Zacznijmy od grania pilotem. Jak widzicie, mamy tylko i wyłącznie Gungan. Normalnie przeciwnik też ma takie same klasy jak my, ale ponieważ to jest tylko tutorial, przeciwnik będzie miał tylko i wyłącznie Gungan, które nawet nie są klasą postaci, to jest po prostu NPC. NPC. To są po prostu postaci obaj, którymi nie możemy grać. Klasa nie jako postaci, którą nie możemy grać. Czyli jest na przykład do Łuki, której mogą grać rebelianci. Dobra. Niech ktoś zajmie ten punkt, dobrze? Idziecie? Dobra. Jak widzicie, punkt jest zajmowany. Był żółty, teraz miga na zielono, czyli jest zajmowany. Zaraz będzie zneutralizowany, wtedy nie będzie można już się tam respawnić. Na górze widzicie dwa paski, ten 185 zielony, 178 czerwony. I to jest liczba posiłków, które mamy. Zawsze kiedy żołnierz ginie, tracimy jeden z tych punktów posiłków. Plus widzicie, że mignął nam nasz pasek posiłków przed chwilą. Za każdym razem, kiedy miga pasek posiłków, oznacza to, że mamy mniej punktów niż wróg. Mamy. W tym momencie. I przez to ta strona, która ma mniej posiłku, punktów, która ma mniej zajętych punktów, traci te posiłki. I to jest zwykle najczęstszy sposób na wygranie bądź przegranie bitwy. Ktoś do mnie strzela? Jak śmie. Jak widzicie, to jest generator pola, którego nie rozwalimy strzelając do niego. Zaraz się tym zajmiemy, ale i tak widzicie, że wygrywamy nawet bez naszej interwencji, nawet na Harley. Ta misja jest tak specjalnie zrobiona.
Widzicie, że wróg ma dwa generatory pola, co kwadratowe punkty. Ich nie możemy zająć, ale za to możemy je zniszczyć, co zaraz zrobię. Tylko najpierw... Dobra, pozbądźmy się trochę tych gungan tutaj, bo zaczyna być irytujący. I zajmijmy ten punkt, bo widzę, że nasi ludzie nie są w stanie tego zrobić. Pokażę od razu, jak się zajmuje punkt. Widzicie, ten granatnik jest bardzo fajną bronią. No i teraz wróg już tutaj nie może respawnić. Właśnie, jako pilot mogę naprawiać różne rzeczy. Na przykład różne rzeczy naprawiać, tylko pojazdy, ale na przykład to służy do wypełniania amunicji. A to służy do leczenia. Jeżeli się zranię, mogę się tutaj uleczyć. I pod spodem widzicie pasek zdrowia tego aparatu, dzięki urządzeniu, i mogę go naprawiać, jako że jestem pilotem. Tak samo mogę budować wieżyczki. I potem je obsadzać. Można spokojnie przełączać je pomiędzy trybem pierwszej i trzeciej osoby. I jest oczywiście zoom. Okej, okay, no i to tyle w ramach tej części. Jak widzicie, wygrywamy miażdżąco już teraz. Niestety to, że wrogowie są tylko i wyłącznie jedną grupą, jedną klasą z nimi, to w sensie tylko ganganie, to jest normalnie bardzo fajne, ale ma teraz tą wadę, że ich granaty są całkiem skuteczne i właśnie są w stanie uszkadzać nasze czołgi. To jest pojazd, to też jest pojazd. Okej. Okay. Przydałoby mi się znaleźć jakiś... Dobra, tu jest czołg, możemy się nim przejechać. Ale z drugiej strony to, że nie mają żadnej broni do strzelającej, jest ich dużym słabym punktem, bo ja mogę po prostu przeskoczyć. Au, 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 zapomniałem tylko o wieżyczce. Oczywiście przez to możemy strzelać. Na szczęście gunganie mają strasznie niską celność. Załatwili nas tak czy inaczej, ale ich celność jest naprawdę bardzo niska. Inne typy droidów wam jeszcze pokażę. Co jest ciekawe, potem dostaniemy droidekę. To jest robot z dużymi tarczami. Ale potem zamiast zwykłego robota będzie mi super robota bojowego, który jest dużo lepszy. O. Przejedźmy się trochę. Widzicie, przeciwnicy jeżdżą na towny były na hot. Nie pamiętam, jak się nazywa to coś. Wiadomo, to Gwiezdne Wojny, nawet najmniejsza rzecz ma swoją nazwę i wszystko, więc... Uop. Tutaj nie będę próbował ich załatwić, strzelając do nich. No z tego spróbuję. Aj, chciałem tu wejść do środka tej głowy i z tej głowy można zająć punkt, jeżeli się tam wejdzie. Taki mała zabawne sztuki zrobiłem. Teraz, dobra. Tutaj gdzieś są gunganie i to mnie irytuje. Jak widzicie, mogę przetrzymać granat, to wtedy dłużej leci. Albo mogę go puścić po prostu tak. Dymyt. No, jak to dobrze, że ta misja jest taka prosta, bo NPC są głupi i nie są w stanie zrobić żadnej strzelać do tego, co tutaj jest. No nic. No dobra. Gra jest z najnowszym patchem, który daje jedną mapę, aczkolwiek nie w kampanii, poprawia trochę małych bugów i jest dobrym patchem. Nie wiem, trzeba się rzucać we mnie rzeczami. No ja nie mam granata niestety, ja mam do wyboru, jako że nie jestem tutaj pilotem, mam do wyboru jako broń główną granatnik albo zwykły pistolet. I każdy oprócz komandos Republiki ma drugą broń, zwykły pistolet, no i super robot bojowy też nie ma drugiej broni głównej, ale jego pierwsza jest bardzo dobra. I broń boczna. Paworka od naprawiania oraz dispenser, czyli no kasa i życie i amunicja. Kasa, tak, życie i amunicja. Zniszczyliśmy im punkty dowodzenia. No i właśnie, kiedy jest bardzo mało wrogów, możemy już zobaczyć na mapie, gdzie są. To służy do temu, żeby wróg nie mógł się ukrywać. No, to było proste zwycięstwo. Swoją drogą jestem pewien, że dostanę co najmniej 4 zgłoszenia o złamaniu praw autorskich. To jest ilość zabić, ilość śmierci, rzucenie tych punktów, ile czasu zdarzyło mi się żyć.
Najdłużej 3,20 minut 28 sekund. Najczęściej grałem droidem pilotem. Najczęściej używaną bronią był launcher, radiation launcher, czyli no granaty. Gra rzutnia granatów. Nie wiem skąd nazwa radiation launcher. A mój ulubiony pojazd to AAT. No i Nemesis, czyli wróg, którego zabiłem najwięcej razy. Bait, czyli wróg, który zabił mnie najwięcej razy. Nie wyświetli się, jeżeli... Bo w sensie też wyświetliło. Czasami się to nie wyświetla, jeżeli na przykład ktoś... Aha, patrzcie. Ktoś zabił Friendly Fire i zginął Friendly Fire. Nic dziwnego, że ma tak bardzo złe statystyki. Chciałem pokazać, czasami się to nie pokazuje, to drugi, jeżeli nie ma nikogo, kto by przynętą, bo wszyscy ginęli. O, Nemesis Rank 2, jak miło. Tu ja jestem jego Nemesis, no dobrze. No i nagrody za misję. Tank basy, zanieczyszczenie statków, to jest chyba najdłuższy killing, co najwięcej zabić pod rząd. Camper, czyli pewnie jej czas najdłużej żył? Takie możliwe, nie jestem pewien. Survivalist, czyli pewnie najmniej śmierci. Zdrajca, najwięcej friendly fire, 5. Najwięcej killi, zgaduję, najwięcej śmierci. To są chyba headshoty. Nie jestem pewien. Będziemy jeszcze kiedyś się przekonać. Okej. No dobrze, lekcja na dziś. Kiedy kończę misję, też nagrywanie na chwilę się urywa. Tym razem nie skraszowało. O, ludzie, już czuję, że ten kraj będzie świetny. Na szczęście mamy tutaj misję Rebellion on Teed. Pałaców Teed. Stolicy Naboo. Zaczynamy w tych trzech punktach. Tutaj wróg zaczyna z punktem tutaj i z tego co pamiętam jeszcze ma tutaj po jednym chyba. Nie, na odwrót, my zaczynamy tutaj, wróg ma punkty tutaj. Dobra. Zaraz się przekonacie zresztą. Royal Naboo Security Force is trying to retake Theed while the bulk of our forces are engaged with the Gungans. You must hold the city. No dobrze, zaraz się nimi zajmiemy. No i widzicie, mam odpowiedź o czołgach. To jest pierwsza misja, gdzie mamy droideki. No i przywitaj, przygotujcie się na krótką przerwę w nagraniu. No dobra. Kontynuujemy dalej. No te pierwsze trzy misje znam bardzo dobrze, bo już szósty raz nagrywam te pierwsze trzy misje. Ale potem będzie dużo trudniej. Okej, wchodzimy do AAT w takim razie. Nie odjeżdżać mi bez mojej zgody. No. Musimy pozbyć się wrogich pojazdów. No i droideka jest bardzo fajna, może się rozkładać. No i wróg tutaj już ma normalne klasy postaci, chciałem powiedzieć. Mimo, że jest na żółto, a nie na czerwone, jak będzie później, to ma już normalne klasy postaci tutaj. Przejdźmy się kawałek. Dobra, zniszczmy wieżyczki, bo są problematyczne czasami. Ops. Okej, rób uniki. Au. Jako jeżeli jestem pilotem, sam naprawiam swój pojazd, ale au, 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 au. No tak, oczywiście. Nieważne. Okej, uleczmy się. Ech, nie poszło mi. Za bardzo się na wrzuciłem. Okej, okay, mamy 3 punkty, dobrze. Wróg odbił nam tamten punkt, więc już nie jest aż tak dobrze. No. To nie była dobra partyjeczka. Hej, nie wolno wam zajmować naszych punktów. Szybko się możemy przemieszczać, i potem się rozkładamy i włączamy pole siłowe. No, droideki są naprawdę bardzo fajne. Kiedy mają ogromną odporność na obrażenia, przede wszystkim na swoją tarczę. Niestety tarcza cały czas się władowuje, kiedy jest włączona. Więc musimy ją przerywać i uruchamiać nieco jakiś czas. Dalej. Zniszcz tego gościa. Ach, nie udało mi się. Nie lubię zaraz grać droideką. Uuu, wróg ma tutaj pojazd i zaraz będzie prawo odbić nam punkt. Niedobrze. O, jest AT, dobrze. Ale na razie ja pobawię się wyrzutnią rakiet. Oraz minami. Miny są bardzo skuteczne. No. Przegrywamy, kompletnie przegrywamy. I to zrestartujmy. Zaraz się zobaczymy z powrotem, jak tylko nagrywanie się wyłączy na chwilę. To było po prostu porażka kompletna z mojej strony.
Zostałem zniszczony. Dobrze, w takim razie teraz zaczniemy od tego punktu. Od razu wsiądziemy do pojazdu. Ciekawe, na mapie widzimy, jeżeli ktoś naprawia wieżyczkę, to się liczy jako strzał. Czy tu jest wieżyczka? Nie, nie ma. To dobrze. Tu by jest, znaczy tu była wieżyczka, okej. Dobra. Dzisiaj strzelamy na zmianę z prawego i lewego działka, więc celność nie jest taka fajna, jakbym chciał. Możecie zająć to. Zajmijcie ten punkt, dobrze? No dalej, jeszcze tylko chwila, prawda? Okej, tu jest wróg. Pokonajmy go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Jest zajmowany. Zajmuję punkt. Świetnie. Jak go zajmiemy, będziemy mieli duży, duży plus tutaj już. Pozbądźmy się wieżyczek, bo to jedna z niektórych, które mogą tutaj poważnie zranić. Dobra. Czołgi są bardzo skuteczne, jak widzicie w załączonym obrazku. Hej, nie czego zajęliście nasz punkt. Precz mi stąd. Chyba to co zabawku nie mogę niestety przyjechać, mam wrażenie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie zranicie mnie w ten sposób łatwo. No dalej. Nasi, dobrze, nasi zajęli tą wieżyczkę, świetnie. Ta wieżyczka jest nie w ogóle nieodbudowana, świetnie. No dalej. Au! Jestem trafiony w wyrzutni rakiet. To jest akurat bolesne. Dobrze, zajęliśmy punkt. Czyli czuł tylko jeden punkt. No to będzie dwa, bo tamten broni, ale au, 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 au. Doskonale. Doskonale. Wygrywamy miażdżąco. Jak widzicie, bardzo dużo się rozstrzyga podczas pierwszych sekund rozgrywki. Teraz tracą bardzo dużo posiłków, ponieważ mamy dużą przewagę w punktach, więc... Okej, próbuję odbić tam ten punkt i tam widzę, ich jest najwięcej, więc pójdźmy tamtędy. Mogę tędy przejechać? Mogę, to świetnie. Już? Wszyscy? No dalej. Granaty też nas ranią oczywiście, bo ręczne nas w ogóle nie jest w stanie zranić, więc... 50, 51, 53... Jako ilość kili, przerażająca wręcz. No i już się pokazał na mapie. Jak widzicie, tym razem graliśmy miażdżąco, a w poprzedniej misji przegraliśmy z kolei, też praktycznie wygląda miażdżąco. Wszystko się rozstrzyga, znaczy nie wszystko, ale sporo się rozstrzyga w pierwszych minutach gry na niektórych mapach. Czasami jest dużo dłużej walka, zanim mamy jakiś punkt starcia. Ale zwykle się to rozstrzyga dość szybko na takich właśnie mapach tego typu. I dorzucę jeszcze, że to jest mimo że ekran, to tyle razy wciąż jest dla mnie wyzwaniem. Poziom trudności w Battlefront jest bardzo dobrze zrobiony. Cześć. 62 kile. I ostatni wrogowie już jej zostali. Tędy nie wjadę, ale mogę też go strzelać. To jest trup? Tam? To jest ciało? Ciało. Świetnie. Szybkie, pewne zwycięstwo. 60, żadnej śmierci, 62 zabitych. No, w sumie sam przechyliłem szale. Zwycięstwo 1/5 wszystkiego. Ale to był fuks. Głównie wrogowie zwykle wrogowie mają zbyt dużo pojazdów, broni ciężkiej, wieżyczek, wyrzutni rakiet, żeby to zadziałało.
No i nie mam Nemezis, widzicie? Nie zabiję nikogo więcej. Najwyraźniej zabiję kilka osób po 3-4 razy na przykład i dlatego nie mam żadnego Nemezis. Ale to dziwne. Bait? Royal Guard. A, czyli Nemezis tyle razy ktoś mnie zabił, a Bait to jest okej. Okay. Dobrze, Bait to jest tyle razy jakoś zabiłem. Przynęta na mnie był Royal Guard, którego zabiłem ileś razy, a Nemezis... No dobrze, to jestem w stanie zrozumieć. Następny po mnie, hej, miał 18, czy on też był w pojeździe? Nie, to był snajper, ale też był w pojeździe, faktycznie. Okej. Okay. Nagrody, jak miło. Public enemy, killing spree. Zamawiałem headshotów. Chociaż w sumie z czołgu to chyba nie ma znaczenia, czy robi się headshoty, czy nie. Dobrze, teraz poczekajcie chwilę, muszę znów się wyłączyć nagrywanie na sekundę, nie zdziwcie się. O, łuki, świetnie. Czy mi się wydawało, czy na podglądzie przy sobie był żołnierz klonów, a jeszcze przecież to nie są wojny, jeszcze nie ma wojen klonów tutaj. To jest jeszcze przed Republic Commando nawet. Więc tu nie ma żadnych żołnierzy klonów, tylko wyłącznie łuki. I nie mają wyrzutni rakiet. Momencik, popatrzmy jeszcze przez chwilę. Jak nic żołnierze klony tutaj biegają? No, nie, brak kontinuum. No dobrze, ponowne przełączenie nagrywania. Rozprawmy się tutaj, z tą sprawą szybko. A powiem, że będzie sporo edytowania, bo muszę się nagrywać audio innym sposobem niż wideo. Będę miał sporo nagrywania. Sporo edytowania, żeby to dobrze zrobić. Są myśliwce, ale nie będą tak bardzo zresztą. Powiem wam, pokażę wam, dlaczego myśliwce tutaj na tej mapie nie są takie fajne teraz. Myśliwce są super, ale są za szybkie, żeby być naprawdę super przydatne. Tak naprawdę najbardziej przydatne są myśliwce wtedy, kiedy wróg nie ma... Kiedy wróg ma coś, co możemy kontrować myśliwcami. Bo teraz co zrobimy? Postrzelamy sobie trochę do łukich. To w sumie jest całkiem fajne. Patrzcie, myślałem, że nie będzie tam używać tego myśliwca, bo wcześniej razy nie używałem. A macie wyrzutnie rakiet, to w sumie lepiej. Możecie prowadzić do mnie strzelać, to tak wam nic nie da. Ciężko jest trafić tak szybko ruszający się cel. Aj. Nie mam cela dzisiaj, coś mi się wydaje. No dobra. Zwalniamy i... Wow, super! Au! Okej, podoba mi się to jednak. Au! Patrzcie, aktualnie mnie trafił. Kto by się spodziewał? To się dzieje jeszcze przed Republic Commando, jak widzicie, więc... Siły separatystów są tutaj bardzo posiłkowe. Jak pamiętacie, Trandoszanie, jeszcze z Republic Commando, Trandoszanie się tutaj głównie pojawiają. Mam nadzieję, w każdym razie, że jeśli to oglądacie, to widzicie też moje Republic Commando. Jeśli nie, to w sumie całkiem zachęcam do tego. Nawet nie musi być koniecznie u mnie, może być u kogoś innego, albo możecie nawet sami nagrać, jak najbardziej. Gra jest naprawdę warta uwagi. Więc nawet jeżeli ktoś nie ma ochoty oglądać u mnie, bądź uważa, że się zbyt nachalnie reklamuje, zapraszam do obejrzenia jakiegoś innego let's play albo zagrania w tą grę samemu. Jeżeli ktoś lubi Gwiezdne Wojny, to w ogóle jest to pozycja obowiązkowa, bo jedna z lepszych gier z historii Gwiezdnych Wojen chyba. Chociaż akurat Gwiezdne Wojny mają trochę dobrych gier. Star Wars Racer jest chyba powszechnie uważany za dobrą grę. Mam nadzieję, że nie umieracie z nudów tam, bo w sumie zrobiła się trochę za łatwa ta misja. Ale ta misja jest bardzo trudna. Widzicie, że nawet mimo, że załatwiłem taką ilość wrogów, wciąż nie mamy dużej przewagi punktowej. W każdym razie mamy sporo dobrych gier w Gwiezdnych Wojnach. Mamy Star Wars Racer, mamy Empire at War, za którym ja aż tak super nie przypadam, ale nie zmienia faktu, że jest obiektywnie bardzo dobrą grą. Mamy... Co jeszcze mieliśmy? Star Wars Racer mini. Mamy Battlefront, Battlefronta 2, które są fajnymi grami. Mamy Republic Commando, oczywiście Jedi Knight, wszystkie części. Od razu zapowiadam, że Jedi Outcast się pojawił. U mnie trafiłem hrabiego duku, bardzo przepraszam. Powiedzcie, że go nie zabiłem. Jedi odbijają strzały z mieczem świetlnym i torpedy mocą, co jest bardzo fajne. Natomiast jest śmieszne, kiedy on odbija na przykład strzały z takiej broni. Mógłby, gdybym trafił prosto w niego, a nie umiem mu pod nogi. Hej, nie wolno odbierać naszych punktów. Właśnie, gdzie jest duku?
gdybym trafił prosto w niego, to by odbił te strzały. O, nie odbija, patrzcie. Czyżby naprawili to w patchu? To byłoby ciekawe, muszę się przetestować. Mówię, nie grałem to jeszcze grę po patchu, bo w tych zmianach balansujących, natomiast chcę mieć to po prostu wyzwania i niespodzianki w tej grze. W ogóle jest ostatnia misja CIS-u. Następna misja Confederation of Independent Systems, Konfederacji CIS-u, druidów. Zwał jak zwał w tym momencie. Uuu, już jest tak mało wrogów, że widać je tutaj wszędzie. Wow. Okej, dobrze się zaczyna. Nie martwcie się, te misje robią się coraz trudniejsze. Już ta misja jest wbrew pozorom całkiem trudna. Patrzcie, mimo że zatwiłem 60 wrogów. Patrzcie, zabiłem 65 wrogów. Gdybym tego nie zrobił, właśnie byśmy przegrali grę. Bo zostałoby nas już zbyt mało, a wrogów zbyt wielu. Tylko przez to, że taką absurdalną ilość killi mam, ta misja wydaje się być łatwa. No i poza tym wrogi, to są, widzicie, dlaczego są żółto, ponieważ to nie są normalni wrogowie, to są wszystko słabsi przeciwnicy. Nie słabsi, że zmniejszają ilość zdrowia, ale nie mają tego sprzętu ciężkiego i wszystkiego innego. Czy ostatni kill będzie mój? Ostatni kill będzie mój? Ha! Super. Dobrze. Cudownie. Wow. To była piękna, króciuteńka, szybciutka misja i teraz zaczynamy już misję Republiki. Dobrze, był z nami Alang 2, to był pierwszy odcinek naszego Let's Play z gry Star Wars Battlefront i to były trzy misje CIS-u, potem mamy trzy misje Republiki, trzy misje Imperium i trzy misje Rebeliantów, jeśli się nie mylę i wszystko jest robione równo. Więc czekając jeszcze trzy odcinki serii, to będzie krótka seria. Ja myślę, że cztery, bo na pewno raz przynajmniej przegram tak bardzo, że będę musiał cały odcinek później na jakąś mapę. Na przykład na Hot, albo gdzieko... I przywitajcie naszego przyjaciela, Crash! A, mniej istotne. Zaraz trochę się już żegnamy, więc był z wami Alang 2, to był Let's Play z gry Star Wars Battlefront, a my zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie wreszcie będę po raz pierwszy od lat zagrać w Geonosis, skoro już mam ten odcinek nagrany. Zobaczenia w następnym odcinku!